kolejny bug, niedopatrzenie albo specjalny mechanizm w naszej tibijce został odkryty. Zapraszam serdecznie do materiału. Halo, halo tibia, witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałbym powiedzieć, że tą informację dostałem o dzisiaj i widziałem również film Kuśniera na ten temat, do którego również was odsyłam i polecam jego kanał, bo jest mega spokoziomkiem. Ten cały bug, naruszenie, niedopatrzenie dotyczy serwerów non-PVP. To jest tylko na serwerze non-PVP, na innych serwerach nie da się tego wyegzekwować, w jakiś sposób stworzyć, żeby tak było. Także tutaj musicie pamiętać, że jeżeli chcielibyście sobie... chociaż nie polecam tego robić, bo jeżeli Cipsoft to rozważy jako bug abuse, wyciąga konsekwencje z tego, a konsekwencje mogą być od bana na kilka dni do bana permanentnego, więc tutaj polecałbym wam wstrzemięźliwość. Ale okej, na czym cały myk polega? Polega on na tym, że na serwerze non-PVP dwie gildie jakby włączają sobie war moda, czyli ten tryb wojenki, ok? I w momencie, gdy te dwie gildie mają war moda, to postacie, które są neutralne, są spoza tych dwóch gildii, nie mogą puszować tych osób. Tylko osoby, które są w war modzie, mogą się puszować. Czyli jeżeli ktoś będzie w stanie wojny z gildią X, a jest w gildii Y, to nikt spoza gildii X i Y nie jest w stanie go, stary, ruszyć, ani jego samonów, które przywołuje. Czyli jeżeli twój kolega byłby AFK, byłby spoza tych dwóch gildii, stałby przy ścianie, a ty byś mu samonował, stary, dwa, no nie wiem, dwie kobry, cokolwiek, nie jest w stanie nic zrobić, nie jest w stanie ich zabić, nie jest w stanie ich spuszować, a ten koleżka może stać obok i, stary, i cię blokować. Pójdźmy dalej. Jeżeli jesteś, stary, spoza tych dwóch gildii i na przykład chciałbyś zrobić sobie Oberona, chciałbyś sobie pójść, ale koleżka stoi ci na dźwigni i nie możesz go ani pusznąć, nie możesz nic zrobić, on będzie sobie stać i będzie ci blokować bossa. Rozumiecie? Najzabawniejsze jest to, i właśnie Kuśnier mówił w swoim filmie, że dużo ludzi może trollować to w taki sposób, że wejść z dużą gotówką na serwer, załóżmy wykupić, no nie wiem, mogą być to nawet Lion itemy, Falcon itemy, i zrobić sobie pewien monopol na market, okej? Czyli nie da wejść ludziom na bossy, przez co nie będzie więcej itemków na markecie, przez co on będzie mieć wszystkie itemy na markecie i może dyktować ceny. Więc wydaje mi się, że Cipsoft to bardzo szybko załatwi, ale chciałbym, żebyście wiedzieli, o co z tym chodzi, bo grube wałki mogą na tym iść. Z drugiej strony, jeżeli się dowiecie, tak jak teraz z tego filmu, polecałbym wam tego nie robić, bo Cipsoft lubi karać za takie błędy. Dzisiaj na streamie opowiadaliśmy o tym, w jaki sposób Brazole mogliby to wykorzystać przeciwko Bobkowi i tej całej wojnie na Bonie, wiecie, o co chodzi. Z drugiej strony myślę, że nie szliby aż tak daleko Brazole, jeżeli chodzi o blokowanie spotów, blokowanie bubla, blokowanie, stary, innych bossów i zrobienie mega rozpierdzielu na Bonie, z tego względu, że właśnie Cipsoft może wyciągnąć z tego takie konsekwencje, że koniec końców nie wyjdzie im to na dobre, ale jeżeli jakimś cudem by to jakoś przemykło między oczami Cipsoftu, jak wiemy, Cipsoft lubi być ślepy na wiele rzeczy, mogą być ciężkie czasy dla Bony, nie? Bo wyobraźcie sobie hipotetyczną sytuację. Jest grupka Brazoli, która tworzy sobie dwie gildie, no i nawet w tej gildii niech będzie po 10 osób w każdej, czy już jest 20 osób, i one sobie idą, jedna osoba na jednego bossa, druga osoba na drugiego bossa, trzecia osoba na trzeciego bossa, ktoś jeszcze tam na jakiegoś spocika, coś, cokolwiek. Stary, blokada. Masz zamknięty serwer praktycznie i nic nie możesz z tym zrobić, dopóki Cipsoft nie zainterweniuje. Takie rzeczy zaczęły się dziać już na serwerze Olima, gdzie Oberon zaczął być blokowany. Jakieś screeny do mnie doszły kilka dni temu, ale szczerze powiem, że zbagatelizowałem temat, bo nie sądziłem, że skala jest aż tak wysoka. Ale jakby się przyjrzeć tematowi z bliska, jest to naprawdę gruba sprawa, nie? No i teraz pytanie brzmi, co Cipsoft może tak naprawdę zrobić w tej sprawie? Na ten moment pierwsze do głowy mi przychodzą dwa wyjścia, czyli absolutnie wyłączyć war moda na serwerach non-PVP. Szczerze mówiąc, chyba jeszcze nigdy nie słyszałem o jakimś przypadku, na jakim świecie grałem, żeby ten war mod był odpalony. Albo w drugą stronę, można zrobić tak, że w momencie, gdy ten war mod jest odpalony, to wciąż każdy gracz, czy to neutral, nie neutral,
może puszować te osoby bez żadnych konsekwencji. Jeżeli byście dostali jakieś informacje na ten temat, może wiecie więcej ode mnie, albo będziecie wiedzieć więcej ode mnie, wiecie gdzie mnie szukać, dawajcie mi znaka, żeby w razie czego zupdate'ować tutaj sytuację. Warto również się przyjrzeć wojnie, która się właśnie dzieje na Olimi, bo właśnie takie schematy są wykorzystywane przez tutaj agresorów, jednych czy drugich, nie wiem do końca. No i generalnie dzisiaj bez raportu wojennego, ze względu na to, że... No, zbieram materiały, wiecie jak to jest. Te pierwsze dni były bardzo takie naszpikowane emocjami, ale na razie sytuacja się powoli stagnuje, zbieram dane, zbieram tutaj rzeczy, które można omówić, więc myślę, że na jutro będzie jakieś podsumowanko, ale jak najbardziej forma newsowa pozostaje i w tym formacie również się z wami żegnam. Z tej strony tibijski dziennikarz śledczy. No i tak, wywęszę każdego buga w gierce, skurwysy. Trzymajcie się i sympatyczne kurkawodne pepy.